Okej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Stalker, Cień Czarnobyla. W poprzednim odcinku rozgromiliśmy tutaj nielegalny handel artefaktami, ponieważ wszystkie artefakty powinny iść do brodacza i on powinien je sprzedawać, ale niestety jakieś ciućmy myślały, że będą sprytne, a nie były. I tutaj mamy dostęp do schowka w nagrodę za to, że wykonaliśmy tą misję. Teraz na naszej mapie pojawiły się takie właśnie... takie anonimusy, takie zielone te sznypsy i musimy właśnie do nich podejść i znaleźć sekretne sekrety. Tutaj mamy Spasa, który czy jest lepszy od mojego shotguna? Wątpię w to szczerze, choć nie ukrywam, że Spas jest dobrą bronią. Chwila. No, teraz mi mów. Spasik. O! Tak go idealnie wyczochrałem, że rozładuj mi go pięknie. Tak sobie ulepszałem tą broń, że dorównuję Spasowi już na takim małym poziomie. Dobra, spoko. Bardzo dużo rzeczy mamy do sprzedawania oraz jestem PDA Morgana, na którym tam były mówione rzeczy, że transport doszedł, coś tam, a gówno nie doszedł. No i teraz jesteśmy troszeczkę przeciążeni. Dlatego właśnie szybciej nam... O, sprint schodzi. Będziemy musieli tak normalnie chodzić sobie. I tak, pójdę sobie właśnie do... Ścieżka na płaskowyż? Nie. Pójdę sobie właśnie do naszej stoczni, do właśnie Szewczenko. Chodźmy do Szewczenko. Chodźmy do Szewczenko. Chodźmy do Szewczenko. Dobra. Tak więc... przyspieszę w tym momencie teraz. Ja pierniczę! Pijawka! Nie! O, i co mi? Shit! Pijawki są okropne! Widzę cię! O, kurde! Pijawka to jest taka mała cholera, która jest niewidoczna i jest w cholerę silna. Aż musiałem dwa bandaże na ciebie złożyć, ty frajerze. Mały. Się zestrałem ze strachu. Dobra, jesteśmy... Cały czas mówiłem, że do Szewczenko i poszedłem do Szewczenko, jak musiałem iść do starej barki. Stara barka, Szewczenko to jednak jest to znacząca różnica. Kurde, pijawa mnie zaskoczyła. Niczym smok na futerkonie. What? Tak, bezpieczny obszar, tak więc muszę tutaj schować broń, żeby wejść. Okej. Otwieraj mi to! No! Siemanko! Co, frajerze? Co? Co? Wybiję ci twoich frajerów, bo chciałeś brodacza zabić. Witamy na pokładzie naszego... Umożliwiłem bandytom trochę... Uniemożliwiłem. Okej, mamy... 3,5 kafla. Świetnie, cieszę się z tego powodu. Handel. Nic nie będę ci sprzedawać. Natomiast sobie z chęcią posprzedaję moje bronie. Znaczy bronie, których nie potrzebuję. PDA Morgana. 4000 za to dostanę. Okej. Jemu się sprzedaje informacje różnego rodzaju oraz można kupować informacje od niego. Co ty, bosok jesteś? Jak coś masz, tu wyduś to z siebie. Zamknij to, rozpływaj. Dobra, to Spasa. O, mogę to jeszcze sprzedać. Cudnie. Masę granatów. Bo jak mówiłem, 3 tylko potrzebuję maksimum. Z tego pistoletu wątpię, żeby korzystał, tak więc... Sorry. Prędzej ten karabinek mi się bardziej przyda.
Chociaż też w to wątpię, dlatego już też go sprzedam. I posprzedaję tą amunicję tutaj do niego. Kupię sobie natomiast amunicję na to odrobiny tylko kup. Oraz pociski snajperskie, snajperki. Nie wiem, czy shotguna też warto kupować. Kupię tak 20 pocisków i kupię sobie, gdzie tu jest snajperka, dobra, snajperka na maksa. Okej, kup, sprzedaj. Cudownie. Tak więc w tym momencie sobie... Nie, myśleliście, że powiem, że zakończę odcinek, a tu taka heca. Podstawiam sobie nadmiar bandaży. 10 bandaży mi wystarczy spokojnie, tak tyle chlebów. Jedna kiełbasa. Wódki kozak nie będę tak dużo używał, 3 tutaj zostawię. Napoje energetyczne się bardzo przydadzą, sterydów tylko jeden mi wystarczy. Ale na pewno będę musiał dokupić odrobinę właśnie tych apteczek, bo apteczek mam mało. Cześć ziomek. Potrzebuję pomocy medycznej. Okej. Dziękuję, uzdrowiłeś mnie. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Apteczki 4. No. Niech będzie. Co tam? Co tam? Nie, jesteś ranny? Do widzenia. Do widzenia. Cześć, ziomek. Magazynek plus 2 oczywiście. Możemy go upić, to wtedy mam więcej, taniej właśnie będzie robić te rzeczy. Ale nie chcę na razie marnować alkoholu na tą aktualną chwilę. Celownik optyczny plus 6. Nie, potrzebuję jedynie, by to naprawić. Okej. Jaki mamy udźwig? 34. Bardzo dobry. Mógłbym szczerze się trochę teraz na artefakty dobrać. Paput. Dobra. Prześpimy się tak do świtu. I pójdziemy sobie na artefakty pierwszy raz, żeby troszeczkę tych artefaktów nazbierać i sobie hajsu nałapać, żeby móc potem jeszcze kupić. No idź mi tak! Balabuń быстрее, co надо? Cześć. Mogę z nim rozmawiać, żeby się wyspać. To jest interesujący element. Okej, powinien być ranek. Jest ranek, dobra. Dobra, i na jaką anomalię sobie pierwszą pójdziemy, bo żeby pozbierać artefakty. Pogłębiarka. O, w ogóle tam mamy misję, to tam nawet pójdziemy, powiem wam. Bardzo dobrze zrobię. Tutaj się naładuję. Zwłaszcza, że lecą już te dziki. Spierdzielaj. Dobra, tutaj tak. I lecimy na pogłębiarkę. Tak więc przyspieszenie. Okej, jesteśmy przy pogłębiarce i teraz wyjmujemy nasz detektor, który pozwoli nam wykryć różnego rodzaju... i śrubki, który pozwala nam wykryć oraz uniknąć niepotrzebnych anomalii, w które moglibyśmy wpaść. Tak więc F5. I teraz. Ała! Czego mi tu upadasz? O! Tu jest anomalia. Słyszymy takie pikanie na naszym detektorze, to znaczy, że w pobliżu jest anomalia i możemy w nią wpaść. A wpadnięcie w anomalię to nic ciekawego. Kurde! I 6. Dobra. O, jak mamy takie coś, taki światełko, to znaczy, że gdzieś jest artefakt. Artefakt ogólnie jest tam, ale ja nie tym artefaktem na razie jestem zainteresowany, tylko artefaktem, który jest tam w wodzie. Okej. No, ten najgorszy skok, jaki może być. Który mi się udał za pierwszym razem. Radioaktywność jest to malutka, ale zawsze jakaś. Tutaj gdzieś pływa sobie inny artefakt. O! Wpadłem sobie. Se wpadłem. O, jest. Chodź tu. Świetnik? Nie. Gwiazda wieczorna. Maksymalna waga plus 4. Jeżeli mamy taki artefakt założony, to wtedy mamy... D. No to mnie było. F9. Aż mi FPS-y uciekły. O matko. Jeszcze raz.
Zaraz wam wytłumaczę, jak funkcjonują artefakty. Aha, bo tu jest jeden. Może tu po wodzie bardziej się. Dobra. Chodź tu. Świetnie. Mamy artefakt. F5. I tutaj naokoło. Świetnie. Otóż jak działają artefakty? Mamy tutaj taki pasek, no nie? Możemy tutaj przeciągnąć w to miejsce taki artefakt i on będzie sprawiać na przykład, no jak tutaj opisuje, że waga plus 4, czyli będzie 64 maksymalnego udźwigu, ale będziemy otrzymywać plus 1 promieniowania i będziemy cały czas zwiększać nasze promieniowanie, dlatego zawsze trzeba mieć jakiś artefakt, który uniemożliwia napromieniowanie naszego ciała, czyli taki na przykład skrętak, bąbel czy meduza. Są różnego rodzaju właśnie artefakty, które uniemożliwiają i zawsze, zawsze trzeba, jeszcze raz powtórzę, że zawsze trzeba mieć taki artefakt zastępczy. Bo w innym przypadku będziemy cały czas się promieniować i czasami nawet nie zauważymy, kiedy jesteśmy na czerwono i zginiemy. Może na kucaka tu przejść? Owszem. O! Śrubki mamy właśnie z reaktora, ich jest niebotyczna ilość właśnie w tej grze. Mamy ich nieskończoność. A jak widzicie, promieniowanie mamy. Dobra, to jest ten artefakt. Promieniowanie mamy bardzo duże, tak więc nam zżera życie szybko. Świetnie. Mogliśmy sobie wódkę kozak wziąć. Ale też wystarczy nam coś takiego. Okej. Mam taki artefakt, ale go potrzebuję. No co ty, mój kumpel, on naprawdę umiera. Za nie każdy musi troszczyć się o to. Idź. Jeszcze otaliocy cię za takie znalazłem obrazienie. No! Zwłaszcza, że zasadzkę na mnie planowałeś, ty frajerze. Coś mi się wydaje, że karabin snajperski będzie idealną opcją w tej sytuacji. Gram na poziomie hard, tak więc jest mi... Oddaję artefakt. Frajerze! I granatu na desert! A, żeś dostał w pysk. No i granat jeszcze się toczy. No dobra, on by... Normalnie byśmy tu wyszli i by nas zarąbali w 3 sekundy. Ale że ja byłem sprytny i wiedziałem, że mnie tu zaatakują. No, tak wygląda mój spryt, znam grę. To nie było tak źle. Dobra. Ogólnie shotgun najwięcej będę go używać na wszelkiego rodzaju zwierzęta. No, frajer jeden. Ogólnie artefakt, który podnieśliśmy, to jest to. Przemienione koło. To jest koło po prostu od steru, które zostało tak przemienione, że ma właściwości tam jakiekolwiek. Na razie tu jest tylko promieniowanie plus 6. I lekka radioaktywność plus 6. Porąbało cię chyba, lekka radioaktywność, plus 6. O matko. Interesujący ci twórcy są. A jak widzieliście, snajpa pięknie sobie z nim poradziła. Dawaj artefakt. Niech uja zbije. O, i miał detektor, który także się sprzeda. Dobra. Tu jakiś był jeszcze? Nie. Dobra, tak więc wracamy sobie tutaj do starej barki. Zanieś artefakt brodaczowi. Tak więc, przyspieszenie! Okej, jesteśmy już przy barce. Tak więc możemy wskakiwać i zaraz zanieść brodaczowi artefakt z listy. Się masz. Witam. Znalazłem dziwny artefakt, proszę. 3000, dziwne zjawisko, współrzędne schowka. Dostaliśmy współrzędne schowków oraz także sprzedam sobie ten artefakt. Jak widzicie, to jest aż 5200 za taką pierdółkę. Ja jedynych artefaktów, jakie będę używać, to takie, które mi regenerują życie, bo to jest według mnie najbardziej istotny rodzaj. Pójdziemy także do lekarza, żeby nas odmienił. Dobra. I dokupię sobie nie, nie teraz. Jeszcze...
No, tak z 3 apteczki. A właśnie na poziomie hard apteczki są troszeczkę tutaj na początku bardzo istotne. Masz coś nowego? Masz dla mnie pracę? O! O naukowcach. Musimy znaleźć 3 detektory WLS. To jest bardzo fajna misja. To jest taka bardzo... to są takie super detektory, które pokazują bezpośrednie położenie tych różnego rodzaju... A to jest mój świt. Pancerny. Odporność na uderzenia jest o wiele większa, ale to nie są takie istotne rzeczy jak dla mnie na razie. Natomiast sprzedam sobie ten pitolecik. Czy to jest Marta? Nie, to jest PM. PMM. Oraz sprzedamy ten detektor. No, sprzedaj. Świetnie. Oraz pójdziemy sobie do naszego drugiego tutaj alkoholika, żeby nam ponaprawiał kombinezon. O dziwo, nic się nie stało takiego wielkiego naszym tutaj rzeczom. Dobra, teraz jeszcze tylko skoczymy sobie odstawić przedmioty, bo tutaj właśnie istotna jest ta waga naszego plecaka i wszystkiego, tak więc trzeba mieć na to uwagę zwróconą. Tutaj to. Okej, to mi się podoba. Tak więc teraz rozpoczniemy sobie chyba kolejną misję. Chyba, oczywiście. Wiem, co zrobię. Pójdziemy do... spalone gospodarstwo. Pójdziemy sobie do Tartaka, przy okazji jeszcze zgarniemy to, bo w Tartaku będą narzędzia na ulepszenia podstawowe do naszych broni, a to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotna sprawa, istotna tak bardzo. Jestem genialnym mistrzem żółwiem. Dobra. Tak więc, przyspieszenie. Albo nie, albo bez przyspieszenia, ponieważ tu już zaraz jest schowek, który sobie odkryjemy. Nie, to jest ten... niefajny schowek na tym... O Jezu. Tutaj jest lepszy schowek. Proszę bardzo, apteczki. Proszę bardzo. Ile tego? W pizdiec. Świetnie. Tutaj jest o wiele lepszy schowek, który jest jeszcze sekretniej ukryty, bo nie miałem do niego dostępu wcześniej. Ale że pamiętam tą grę. Tego schowka nigdy nie znalazłem, bo on jest gdzieś tam w tunelach pod dołem i to jest bardzo niebezpieczne miejsce, bardzo łatwo tam zginąć, bo wszędzie anomalie takie latające kręcą się w kółko. Kręcę się. Po tej rurze można sobie przebiec, jak się chce bardzo. Dobra, do Tartaku. Bo ja chcę lecieć do Tartaku, trochę się z zombiakami ponapieprzeć i zdobyć narzędzia podstawowe dla naszego kochanego alkoholika. Jak to cudownie brzmi, naszego kochanego alkoholika. Dobra, pociski są, wszystko, karabin snajperski. Później sobie oczywiście o wiele lepszy kupię. Znaczy ten też jest bardzo dobry, bo to wiadomo, headshotik zawsze jest taki sam, ale chodzi mi po prostu o to, żeby był lepszy dla szpanu. F5. I teraz musimy powybijać tu zombiaki i to nie jest takie łatwe, bo zombie oczywiście są silniejsze. No i potrafią wstać sobie. Pośmiertnie, jeżeli będą się tak szamotać. Ale headshot. No, jestem dosłownie cudowny. No, ty się nie kibiesz. No i one chodzą tak dziwnie, bo ciężko je wykryć, gdzie one są, a gdzie nie. O, tam cień widzę. No. Headshot. Ha! Cudownie. Tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie były te narzędzia. One były chyba w domku na Tartaku. Cześć. O matko. Nie szedłem tam na samym początku pierwszego odcinka, ponieważ no po prostu by mnie zniszczyli. O, ten nóż możemy sprzedać. Pff, 1 rubl! No to kurde, stary, jesteś dziany? Ale te detektory można posprzedawać sobie i te noże, to jest fajna sprawa. Cześć, ziomek. Ha! O, świetnie. Szybko strzelność jest trochę inna, ale... Patrzcie, ile tego jest. Sru. Czuję się jak w jakimś holokauście, jeszcze w tył głowy. Really? Really? Co ja robię? Ten pistolet będziemy mogli sprzedać. Amunicja, oczywiście, żywność, wszystko. Apteczek mało macie. Ale to jest poziom hard, tak więc... Dobra. Jakby co, mamy sterydy, jeżeli by było nam... Żmija piątka! Ty już fajniejszy zestaw, Kaś.
Dobra. Czy mam jakieś rzeczy? To wywalę. To wywalę. Mojego kałachasa wywaliłem, ale już. Niech będzie. Wow! A to jest siła, to są 3 strzały i już tracimy całe życie. To nie jest jakaś tam gra, że słabszy przeciwnik. Dalej w grze to już jesteś taki fajny. Nie, tutaj naprawdę trzeba umieć grać. Spokojnie. Ja pierniczę. No widzicie? Jeden strzał, ile mi to życia zabrało, bo mi w tętnicę na przykład pieprznął. To jest miazga. O, dziękuję. Za detektory. Te detektory można tam posprzedawać, to jest naprawdę fajna sprawa. 5 rubli! Nawet nie będę zwracać uwagi na to, czy... O właśnie, wstał sobie, bo tacy, którzy się jeszcze szamotają na ziemi, mogą wstać, ja to po prostu tego nie zauważyłem. Jak on sobie wstał, to bierzemy. Ja ci kurde dam! Ciućmo. I wódkę kozak, oczywiście. F5. Już troszeczkę daleko zaszedłem i głupio by było teraz ginąć. To ci wywalamy z powrotem. Noży mam dużo, pistoletów mam dużo, to się wszystko ładnie posprzedaje. Jaki udźwig? 47 kilo, a tam chyba 10 kilo ważą właśnie te. A czemu by nie? Puf! Ale żem trafił. To jest takie smutne. Dobra, pochodzę wasz. Dobra. O, on się szamotrze na przykład, no nie? O, świetnie, taki perfidny strzał w mordę. A ty dostajesz strzał w mordę i dalej żyjesz. No, nie szamotrz się. 6 pocisków mi zostało, a zombiaków jest dość dużo. Świetnie, coraz mniej. Gdzie? Kurde, poukrywają się w jakichś krzokach. Ciućmy jedne i potem ciężko je znaleźć. O! Dostałem w tętnicę, ale na szczęście powierzchownie tylko. Tętnica shot. Ogólnie możecie się zastanawiać, jak w ogóle powstali ci zombie. Oni po prostu, kiedy były te emisje, te, które pokazywałem już tam w którymś odcinku chyba, drugim, mi się wydaje, to właśnie to są osoby, które przetrwały z jakimś cudem taką emisję, no i po prostu świadomość całkowicie im mózg zwęgliło i dlatego tacy są, jacy są. Ale trzeba być tolerancyjnym. O matko. Coś skurdy kawał zapuściłem. Dobra. Gdzie były? Na górę były. Na górze były, na górze tutaj. Na strechu. Bla, 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 bla. I tutaj powinny być. O, tutaj jest masa apteczek wszystkiego. Granaty. I tutaj są narzędzia. Narzędzia podstawowe, które będziemy mogli zanieść naszemu alkoholikowi. No, udźwig jeszcze mam w miarę jako taki. Dobra, mamy apteczek już 10, to już taka jest zadowalająca liczba. Jak na początek. Dobra, przeszukujemy ich ciała, nawet nie będę zbierać ich hajsu. Po prostu wszystkie tutaj fanty sobie wyzbieram. O, niepotrzebnie podnosiłem twój karabin, to było przypadkiem, ziomuś. O, dekodery oczywiście, leki. Te leki, które podnoszę, to one działają tak jak bandaż, tylko że na jakiś okres czasu nie mamy możliwości po prostu być tak uderzonymi, żeby krew nam leciała w ten sposób. To są leki O, to jest bardzo fajny dekoder, ten, który ja mam, ale też się go sprzedam, bo już jeden mam. Jakbyście Walesa mieli, to bym się ucieszył. O, apteczka, jak cudownie. Dobra. No, to ten. Jakiś mam karabin? Tak, mam karabin jakiś. Dalej jest, mam zbyt duży udźwig, niestety. Też chyba 10 kilo, 2,5, dobra. Nie, nic nie widzę. Dobra, to ja w tym momencie zakończę odcinek i zobaczę się z wami już tam na stacji stalkerów. Tada! Hey!
La 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 la